Cześć, witam Was cieplutko i zapraszam na vlog. To już czwarty rok z rzędu, kiedy zabieramy Was na piwek ze sobą. Jak widzicie, jesteśmy spakowani, mamy cały czas auto z wypożyczalni, z ubezpieczenia w sumie. I na górze spakowaliśmy torbę, tak jak ostatnim razem Wam też pokazywałam. Tutaj jest troszeczkę inny tył, dlatego jest tak właśnie dużo miejsca, ale mamy też rowery. Nie bierzemy 4, tylko 3, jeden wynajmiemy, bo najgorzej jest właśnie zapakował się tutaj rower Jamesa, bo ma taką dziwną ramę, ale nie wiem, oczywiście jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale to nic, mam nadzieję, że dojedziemy w nowe miejsce ze znajomymi, tak jak w poprzednich latach, z tym, że nie idziemy taką wielką paką, w tym roku jakoś tego nie udało się nam zorganizować ładnie, ja jeszcze mam mokry włos, jak widzicie, i jedziemy tylko z jeszcze jedną rodziną, podobnie u nas, też mieszana, z tym, że angielska, włoska i też dwóch chłopców. Nie mogę w to uwierzyć, ale świeci słońce, bo jedyną z takich właśnie najgorszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten wyjazd, to moja obawa na temat tego, że będzie beznadziejna pogoda, że będzie lało, ale jak widzicie, świeci słońce, jesteśmy, już widać jak pięknie zielono. To jest właśnie bardzo znana okolica, która się nazywa New Forest. I my będziemy, mam nadzieję, zaraz się rozpakowywać. Podobno, James udaje, że śpi, 11 minut, słuchajcie, do naszego przyjazdu. Znajomi podobno wyjechali trochę później, ale zanim my się rozburzymy z całym tym armadanem, wiecie, ciekawe jestem, ile rzeczy zapomnieliśmy w tym razem. Jesteście tutaj, możecie obstawiać. Dosłownie w ostatniej chwili przypomnieliśmy sobie, że nie wzięliśmy stolika i butli z gazem. To by było wesoło. Ale tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, co zapomnieliśmy. Gav też się martwi. What did you say? I'm saying I'm worried that half the stuff's not going to be on the roof. I closed it. Did you actually? I did, Gavin. I can hear things like... If we lost them, they already, you know, this got lost. The guy in front of me is on his phone. I think this is the place because I can see ponies already, Gavin. No. This is it. Yeah, this place is humongous. Przyjechaliśmy i teraz musimy znaleźć miejsce. Aha, okay, rangers tam są. Przyjechaliśmy, ale słuchajcie, jest nowy problem, coś co w sumie o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, no bo tak jak mówię, nie byliśmy tu wcześniej, ale w każdym razie to jest takie miejsce, gdzie można wybrać samo miejsce, w którym chce się rozłożyć samym majdanem. Z tym, że jest jedna zasada, że odległość pomiędzy namiotami nie może być większa, musi być minimum 6 metrów. No i czekamy na znajomych, słuchajcie, znaleźliśmy jedno miejsce tutaj, to może i będzie miał 12 metrów długości, ale jest tak dziwna górka i słuchajcie, widzę, że tutaj woda też płynęła i boję się, że jak będzie padał deszcz, a ma padać, to będzie tutaj nas zaleje, wiecie, ale jest świetnie, bo jest widok na, tutaj na dolinę, ale nie wiem, zobaczcie, ile piesków takich moje marzenie i nie mam pojęcia, słuchajcie, co zrobić. Aha, jeszcze jedna z ogromnych atrakcji tego miejsca, wy tego teraz nie widzicie, ale tam jest pony, konik, może źle pokazuję. W tą stronę, o, jest. Może zrobię zoom. A jak sobie przypomnę, jak to się robi? O, przypomniałam sobie. Jest. I coraz więcej ludzi przyjeżdża. Słuchajcie, wcale się nie dziwię, bo niektórzy przyjechali od 12, ale tak jak mówię, my się wybraliśmy z domu trochę później i to jest właśnie późno, przyjeżdżasz, sam sobie szkodzisz. I jak zwykle każdą naszą przygodę biwakową zaczynamy od rozłożenia namiotu, co zajmuje najdłużej. Ja w międzyczasie wzięłam też się za kuchnię, bo chłopcy już byli głodni. Też kupiliśmy kilka lat temu takie kanapy dmuchane, ale one okazały się beznadziejne i w sumie powietrze zostało w nich tylko przez dosłownie kilka minut. Wy to widzicie, ice cream van na polu biwakowym. Sytuacja jest taka średnia na jeża. Zmieniliśmy miejscówkę, to ja już się rozłożyłam z kuchnią. Tam jest blok sanitarny, widać troszeczkę dach, to później Wam zabiorę. Okazało się, że nie możemy powiesić na hamaka na drzewie, ale tutaj już chłopcy zrobili sobie oczywiście zupkę chińską, woda się gotuje, a ja sobie zrobię kawę. Ale już oczekaj jeszcze nie więcej wody. Oleks, Czekaj, bo mi pokazuje, co robię. Okej? Okay? Bo gorące bardzo, uważaj. Aga wstawia namiot. Tylko kawa nas uratuje, Gavin. Only coffee can save us. That's fine, but I don't drink coffee. So what's my... I packed some gin. Okazało się, że doszło do małego nieporozumienia.
jak już widzicie, jesteśmy w domu, wróciliśmy. Ja myślałam, że Gaw wziął kamerę i nagrywał, a on myślał, że ja robiłam to i w sumie okazało się, że będzie część vloga dogrywana z domu. Ale chcę wam tylko powiedzieć kilka słów na temat miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Widoki przepiękne, lokalizacja też świetna, ale jest kilka rules, o których nie wiedziałam wcześniej, które troszeczkę nam jak gdyby, nie no, może pokrzyżowały plany, ale musieliśmy zaadaptować siebie. Pierwszą z nich, jak mówiłam wam już troszeczkę wcześniej, że zasada 6 metrów odległości od namiotu. I kiedy przyjechali nasi znajomi i rozłożyli się obok nas, my wspominaliśmy im to 2 razy, czy 3 nawet, że ci strażnicy lasu mówili o tym, ale oni rozłożyli się w miarę blisko nas i właśnie kiedy już ten namiot ich stał, to przyszedł pan i powiedział nam, że musimy się przesunąć, no bo podobno to nie chodzi o prywatność, że wiecie, że ktoś będzie za blisko was, tylko też ze względu na bezpieczeństwo, bo jeżeli jeden namiot zacznie się palić, to żeby ta była bezpieczna odległość 6 metrów, ewentualnie żeby drugi się nie zapalił. I wyobraźcie sobie, że ten kolega szukał później znowu miejsca. Tak przesunęliśmy się trochę z wejściem, gdzie wiecie, wychodziło prawie na drzewo, ale było 6 metrów. A kiedy wieczorem poszliśmy z kumpelą na spacer, zastanawiałam się, bo naprawdę było mnóstwo namiotów z różnymi rodzajami, takim wiecie, zadaszeń, i jestem pewna, że większość z nich nie miała 6 metrów odległości. Ale zignorujmy to. Przepiękna sprawa, jeżeli chodzi o New Forest, to ogromne pola, gdzie właśnie dziko pasą się zwierzęta i chłopcy czuli się tam jak w raju. Po prostu zniknęli nam przez jakiś czas i okazało się, że później właśnie w lesie szukali skarbów. Tutaj wracają właśnie ze swoich przygód. Kolację zrobiliśmy sobie przepyszną. Yummy, yummy. Wykąpaliśmy się, przebraliśmy się w piżamy i poszliśmy wieczorem, słuchajcie, oglądać zwierzęta. I tutaj tylko będzie kawałek tego, było naprawdę ciemno, wiecie, tylko piękne niebo i gwiazdy. Okay, here we go, Alex. Good. Well done. Good balance. I wszędzie nad głowami latające nietoperze, ale było świetnie i cieplutko i przyszła kolej, aby iść spać. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.